toczy się dalej. Zobaczmy, Oliveira nożycami trafia w słupek, ale odnajduje się przed bramką Dawid Błanik. No i w takich okolicznościach pada gol na 2... Zawsze 1-2 już go nie było. Tymczasem szansa dla gospodarzy. No jest! 1-0. Nie ma spalonego. Moral podłączył się do akcji, ale już mam wrażenie, że troszkę sił brakuje Hiszpanowi. Dośrodkowanie w 16. Błanik! Gol! 2-1 za koronę! Ależ fantastycznie wszedł w pole karne Błanik! Ofensywniejszego wejścia Szymusika, zagranie w szesnastkę do Błanika. Błanik przewraca się w polu karnym. Dramatycznego trenera Filipa Oliveira. Gramy dalej, nie było faulu, teraz świetnie ucieka Paul. Bohater zamieszania, chodziło oczywiście o ten jego transfer z przy piłce Petrowicz zagrał tutaj szerzej na lewą stronę, Podgórski do Błani. Natomiast zbyt pasywnie w tej ostatniej akcji w defensywie Korona. Świetnie Błanik, znakomicie.